Poniedziałek 21 stycznia, Małgorzata Parys, witam i zapraszam na wydarzenia, a w nich m.in. mieszkańcy gminy o przyłączeniu do miasta. Komisja będzie po prostu czekać na mieszkańców w świetlicy czy w innym miejscu wyznaczonym. Policja szuka złodzieja. Dokonał kradzieży portfela z zawartością dokumentów. Mieszkańcy gminy Lubin wypowiedzą się, czy są za przyłączeniem 7 sołectw do miasta. Rozpoczęły się konsultacje społeczne w tej sprawie. Chodzi o Miroszowice, Oborę, Osiek, Chrustnik, Kłopotów, Szklary Górne i Krzeczyn Wielki. Konsultacje potrwają do 8 marca. Mieszkańcy będą mieli do wypełnienia ankietę, w której mają możliwość powiedzenia tak, nie, wstrzymuje się w odpowiedzi na pytanie, czy jesteś za włączeniem 7 sołectw do granic miasta Lubina. Będą prowadzone w 4 formach. Po pierwsze, na zebraniach wiejskich, które przeprowadzane będą w terminie od dzisiaj do 24 lutego. Od 25 lutego do 8 marca będzie można oddać swój głos, można będzie wypełnić ankietę i zostawić ją tutaj w Urzędzie Gminy w Lubinie. Ostatnia forma to dyżury w świetlicach. Tam, gdzie będzie potrzeba, gdzie chęć oddania głosu będzie duża, komisja będzie po prostu czekać na mieszkańców w świetlicy czy w innym miejscu wyznaczonym. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych podjęli lubińscy radni podczas sesji. W tych sołectwach mieszkają głównie ludzie z miasta. To są ludzie, którzy w mieście nie mogli po prostu wybudować domów, które chcieli budować, bo nie ma miejsca. Miasto jest otoczone gminą jako ważankiem i my jako radni miejscy, chcąc, mając na uwadze to, żeby miasto się rozwijało, chcielibyśmy te właściwie osiedla przyłączyć. Przecież Obora czy Osiek to już się łączy z Lubinem. W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszystkie osoby mieszkające na terenie gminy Lubin, osoby niepełnoletnie, a także mieszkańcy, którzy jeszcze nie zdążyli się zameldować, a mieszkają na terenie gminy. Ukradł portfel z dokumentami i kartami bankomatowymi. Policja szuka złodzieja i publikuje jego wizerunek w materiale filmowym. Podejrzanemu o tę kradzież grozi do 10 lat więzienia. Policja prosi o kontakt osoby rozpoznające mężczyznę na nagraniu lub posiadające jakiekolwiek informacje na temat zdarzenia. Do kradzieży doszło 10 stycznia w Głogowie. Mężczyzna z niezamkniętego niestety pojazdu dokonał kradzieży portfela z zawartością dokumentów, kart bankomatowych. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery. Ten mężczyzna, który jest widoczny na właśnie tym materiale filmowym, jest osobą podejrzewaną o to, że dokonał tej kradzieży. Za kradzież dokumentów i kart bankomatowych, a także posługiwanie się nimi grozi do 10 lat więzienia. Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę na nagraniu lub mają informacje na temat tego zdarzenia. Włamywał się do szpitalnych szafek, piwnic i altanek. Kradł m.in. peny do aplikacji insuliny, materiały biurowe, elektronarzędzie, a nawet rękawice bokserskie. 28-latek usłyszał już zarzuty i najbliższy miesiąc spędzi w tymczasowym areszcie. Grozi mu do 10 lat więzienia. Schemat kradzieży w każdym przypadku był zawsze taki sam. Dotyczyły one kradzieży z włamaniem do szafek biurowych oraz szafki ubraniowe na terenie jednego ze szpitali w Lubinie. Następne zgłoszenia dotyczyły kradzieży z włamaniem do piwnicy i altanki działkowej. Policja, mając rysopis mężczyzny, a także zapisy z monitoringu, szybko ustaliła tożsamość sprawcy. Okazał się nim 28-letni mieszkaniec Lubina, dobrze znany policjantom z podobnych przestępstw. Mężczyzna został zatrzymany na terenie miasta. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora. 28-latek spędzi najbliższy miesiąc w tymczasowym areszcie. Grozi mu do 10 lat więzienia. W niedzielę zakończyła się licytacja ogłoszona przez burmistrza Polkowic w ramach 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzień w hotelu Łukasza Późnieckiego spędzi mieszkanka gminy, która zaoferowała 999 zł, a dzień ten zapowiada się pracowicie. 3 dni wcześniej kwotą 560 zł swoją licytację zakończył wicestarosta polkowicki.
Rozpoczynając orkiestrowe licytacje i rozkładając je w czasie, zarówno burmistrz Polkowic, jak i wicestarosta polkowicki chcieli dołożyć jak największą cegiełkę do i tak już rekordowej, jak się okazało, akcji. Podczas 27 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano w Polkowicach prawie 45 tysięcy złotych. Teraz kwota wzrosła o 1559 zł. Licytacja burmistrza zakończyła się kwotą prawie 1000 zł. Bardzo się cieszę, że mogliśmy wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, cel szczytny. Burmistrz Polkowic cieszy się tym bardziej, że dzień w jego fotelu spędzi mieszkanka gminy. Razem ze mną, oprócz oczywiście spotkania z dyrektorami wydziałów, będzie miała okazję odwiedzić, zwizytować jedną z jednostek oraz odwiedzić i dopilnować stanu realizacji inwestycji gminnych. I również w ramach tej akcji zapewniliśmy dostęp nielimitowany do urzędniczej kawy. Wicestarosta polkowicki Krzysztof Nester zadeklarował umycie auta włącznie z odkurzeniem wnętrza i umyciem szyb od środka. Za tę usługę uzbierał 560 zł. 2,5 tysiąca psów reprezentujących ponad 200 ras z 16 krajów oraz sędziowie polscy i zagraniczni. Przez 3 dni można było podziwiać czworonożne piękności podczas 6. Międzynarodowej Wystawy Psów w hali Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. Do Lubina zjechali się hodowcy ze wszystkich stron świata. To jest właśnie doskonały pomysł, przyjść na wystawę, obejrzeć psy. Nigdzie Państwo nie będziecie mieli takiej szansy, żeby w jednym miejscu zobaczyć ponad 200 ras. Wystawy jak najbardziej są bardzo dobre tutaj do poznania ras, do zapoznania się z psami, czy akurat ten czy inny pies nam pasuje, podoba się, jakie trzeba spełnić warunki, na co trzeba się przygotować, żeby ten pies był naszym przyjacielem przez wiele lat i radością, a nie kłopotem. W hali Regionalnego Centrum Sportowego prezentowały się najpiękniejsze czworonogi z całego świata. Psy oceniali sędziowie, którzy zwracali uwagę na najmniejsze szczegóły. Oceniany był przede wszystkim wygląd psa, kondycja jego sierści, a także sposób poruszania się zwierzęcia. Co to jest za rasa pieska? Shiba Inu. To jest tak zwany popularny pieseł, prawda? Mniej więcej, tak. Powiedzmy, że jest to pieseł. Jest to japońska rasa pierwotna, bardzo miła, bardzo fajna do układania, a jednocześnie z charakteru taka lekko kotowata. Jest to Maltańczyk. Maltańczyk pochodzi z Włoch. Ten wygląda, jeszcze jest nieprzygotowany, więc nie do końca wygląda tak, jak powinien w ringu. Jest to rasa miniaturowa, czyli już jej nie miniaturyzujemy. Jest w grupie 9, czyli psy do towarzystwa. To jest samojed, prawda? Dokładnie. Troszeczkę o tej razie opowie nam pani. No bardzo takie żywiołowe pieski. Broją bardzo dużo, niszczą, rozrabiają. Potrzebują dużo ruchu i są bardzo hałaśliwe. Hodowcy podczas wystawy układają czworonogom wymyślne fryzury i dbają o ich nienaganny wygląd. Niektóre spokojnie znoszą te zabiegi, inne nie mają tyle cierpliwości. To jest pies swojego właściciela. Jeżeli właściciel jest aktywny, pies będzie aktywny. Jeżeli właściciel uwielbia oglądać seriale, pies będzie oglądał seriale i nie będzie nalegał, że ma wyjść, że potrzebuje ruchu, tak jak harty czy inne psy. Więc to jest pies swojego właściciela, dostosowuje się do jego trybu życia. To jest pies, który potrafi się obrazić, strzelić focha, jak nie ukrywam niektóre panie. I trzeba też przeprosić. W każdym razie jest to pies dla każdego, tak? Trzeba się po prostu tym psem dobrze zająć, otoczyć opieką i będzie dla każdego. To niezależnie, czy to będzie starsza osoba, czy młoda, ponieważ ten pies nie wymaga jakichś specjalnych treningów, biegania. Jest to piesek domowy. Są psy nadzwyczaj spokojne, które lubią dzieci, są takimi psami rodzinnymi, raczej nie pilnują. No i są psami sportowymi. To są psy zaprzęgowe, na których można trenować i zaprzęgi, uciągi, jeździć na rowerze, gdzie pies biega obok. No typowo rekreacyjne, sportowe pieski. Raz w tygodniu trzeba go wyczesać, ale jeśli chodzi o brudzenie się, jak się ubrudzi, tak fest, błotem, czymkolwiek, to po wyschnięciu wszystko sobie ładnie spada z tego zewnętrznego włosu okrywowego, więc i są przede wszystkim bezzapachowe. W ogóle nie śmierdzą te psiaki. Bardzo inteligentny, niestety mylony często z nieposłuszeństwem. No, na pewno nie jest to pies łatwy, jest niezależny i kombinuje tak, żeby dla niego było dobrze. My to po prostu kochamy, to jest najlepsza okazja do spotkania się hodowców, wystawców. Spośród 230 ras najliczniejszą reprezentację stanowiły buldogi francuskie. W tej chwili jest to najpopularniejsza rasa w Polsce. I tą informacją kończymy wydarzenia. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.